Ja służę, uważam, że służę polskiej racji stanu. Obrona Ukrainy jest w polskiej racji stanu. Moja babcia ma 101 lat. I ja nie dopuszczę do tego, żeby ją kurwa jeszcze raz wyzwalali. Bo już to robili raz w 1944. Wywożąc połowę e, mężczyzn na Syberię z, z tej wioski. Wyzwolenie. Tak. A później 80 lat dobrobytu w Polskiej Mirze. To tak przypominam też. I nie dopuszczę do tego, żeby w Polsce. Na swoje możliwości, żeby do, do, doszło do tego, jak się przeszło przez jedną wioskę frontową, to się wszystko zmieni. Poszukiwacie przygód, do pierwsze, byli do pierwszych ostrzałów artyleryjskich. Jak dostaniesz pakiecik zgradów, to ci szybko przejdę. To się kończy chęć nagrywania tafteczka. Ta Dzisiaj w studio rycerz, żołnierz, Paweł Kurzak, człowiek, który walczył na Ukrainie. Dzień dobry. Można powiedzieć, że dalej walczy? Eee, nie. Ale pomaga. Ale pomaga, tak. Całe wszystko, wszystko kręci się cały czas w, wokół tej pomocy, aktywnie. Ale myślę, że jeszcze będę walczył. Obym nie miał na to czasu, w sensie, aby ta wojna się skończyła jak najszybciej. Ukraińskim zwycięstwem oczywiście, bo nie ma innego wyjścia. Ale, ale jest taka możliwość, że jeszcze. Przechodzimy do pytań z komentarów. Jak nabyte umiejętności w sporcie i pasji wpłynęły na postawę jako żołnierza? Um, chyba najbardziej to taka umiejętność, wiesz, przełamywania własnych słabości. E, w walkach rycerskich, jak dostajesz e, łomot od, od trzech gości na raz, e, ale tam wierzysz w to, że Twoja drużyna zaraz zrobi tą przewagę i, i przyjdzie ci na pomoc, więc masz zaufanie do swoich kompli. E, I no też nie, nie poddawanie się, nie poddawanie się przeciwnościom, tych przeciwności, wiesz, może być dużo. E, brak e, oddechu. Ten, no tam 220 yy, i tak dalej, ale, ale, ale nie poddawanie się i to się. Sprawdziło. Pytanie z innej bajki. Czy według pana Rosjanie rzeczywiście są zmuszani do walki na tej wojnie, li, nie licząc grup Wagnera? Yy. Czy są zmuszani? Myślę, jak to wiesz, u, ubrać słów w słowa, bo co im grozi, jeżeli odmówią więzienie na przykład. Chociaż e, wedle m, tych informacji, jakie to ja tam widziałem, szczególnie od, od, od dziennikarzy typu Zołkin, który rozmawiał z jeńcami e, rosyjskimi. E, nawet do, do więzienia nie trafiają. No ale jeżeli masz wybór, jedziesz mordować ludzi e, z perspektywą taką, że możesz zginąć, e, a pójdziesz do więzienia, no, to co byś wybrał? No i a ja więzienie, nawet rosyjskie. Tak? I no, nikt mnie nie zmusi do tego, żeby e, mordować ludzi. Czy ci ludzie dostawali w Buczy, w rypieniu e, czy oni dostawali rozkaz, żeby zamordować tych cywilów? Czy m, tym żołnierzom były wydawane rozkazy, żeby e, trzymać ludzi po piwnicach i ich torturować? Czy ci ludzie dostawali rozkazy, żeby kraść? Oni nie wiedzieli, dlaczego puścili Buriatów e, na przedmieścia Kijowa. Bo jak Buriati zobaczyli, jak może wyglądać miasto, jak może wyglądać ludzkie życie? To się będą trzymać. Nie wypuszczą. Taka bieda. Taka bieda. Wiesz, wielka strana i tak dalej, nie? Druga armia miru. I tym podobne. Tak. Ale 40% nie ma gazu, a 25% strana ulicy. Także nie, uważam, nie, że nie są zmuszani. Jako zwiadowcę interesują mnie Twoje przemyślenia na temat rozpoznania na nowoczesnym polu walki. Mhm. Wiesz, jak jest w wojsku polskim BRDM2, zero dronów, czy uważasz, że to rozpoznanie, do którego kiedyś szkolono ciebie, a teraz nie ma sens? Czy techniki obserwacyjne idą w innym kierunku? To jest tak, e, drony zabiły e, umiejętności, na przykład umiejętności rozpoznania, te podstawowe. Czyli patrolowanie, posterunki obserwacyjne itp., itd. E, dron jest ekstra. Szczególnie jak nie jest to Mavic, tylko jest to dron wojskowy, który jest w stanie latać w warunkach zakłóceń radioelektronicznych. E, polski FlyEye na przykład, który się znakomicie sprawdza w Ukrainie, e, ale jest też na wyposażeniu naszych wojsk, żeby nie było, nie? E, m, Natomiast e, drony zabiły te podstawowe umiejętności. Bez tego, bez tych podstawowych umiejętności nie da się walczyć. Operator, każdego można zrobić operatorem drona. Jeżeli tylko ma trochę zdol zdolności manualnych, potem zrozumie pewne uwarunkowania, w jakich te drony e, powinny działać, i tak dalej. Każdego można to zrobić. Z nie każdego można zrobić zwiadowcę. bo tu już trzeba mieć umiejętności, znać procedury, e, mieć wielkie jaja, naprawdę. Do tego, żeby założyć taki posterynek obserwacyjny i ewentualnie powoli, pozwolić przeciwnikowi przeniknąć e, za twoje plecy tak, i pozostać w ugrupowaniu przeciwnika, e, te umiejętności są absolutnie niezbędne. No, fajnie jak jest dron, tylko nagle pogoda jest niedronowa, na przykład pada mrzawka. I nie możesz latać, dlatego, że jak polatasz, to to tak jak jeżdżenie samochodem z, bez wycieraczek w czasie deszczu, tak? Co ta kamera widzi? Nic. Ale super, bo jeżeli my nie latamy, nie latają również Rosjanie. Co robimy? Stawiamy posterunek obserwacyjny, jeżeli mamy łączność radiową, możemy naprowadzać naszą artylerię. Czy Rosjanie są w stanie wykryć naszą artylerię? Nie. No, chyba, że mają tam swój radar i tak dalej, no ale jeżeli to zrobimy dobrze, to mamy ogromną przewagę. Więc umiejętności podstawowe, umiejętności podstawowe, umiejętności żołnierza zawsze przebiją technikę. Technikę można zakłócić, technikę można zniszczyć i tak dalej. Umiejętności ci nikt nigdy nie odbierze. Podstawowe umiejętności muszą być: podstawowe procedury, dobre procedury i dobry system działania. Musi istnieć. Nie można stwierdzić tylko, a chuj, wszystko drony i, i załatwią, bo nie załatwią. Tutaj gość, dziękuję za służbę. W jaki sposób można wykorzystać doświadczenia z Ukrainy do poprawy i ulepszenia wojska polskiego? O, uf, jakby wielki temat, e, ale świetne pytanie. Tak, musimy się uczyć e, i przede wszystkim nie możemy zakładać, że to. Co robią Ukraińcy, i nawet jeżeli to działa, to znaczy, że to jest dobre. Tak. Musimy się temu wszystkiemu przejrzeć i stwierdzić, OK, oni robili tak, ale można zrobić tak, 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 i tak i to będzie lepsze, eee, musimy zwrócić uwagę na e, system e, mobilizacyjny. Wyciągnąć wszystkie wnioski możliwe z błędów jakie popełnili Ukraińcy w swoim systemie mobilizacyjnym. Na przykład, co zrobić z obywatelami, którzy się uchylają od służby, a pozostają poza granicami państwa. Bo obywatelcy polscy to tak, to nasz interes, gówno nam do tego, czy się Ukraińcy uchylają, czy nie. Um, to jest kolejna rzecz. Um, wykorzystanie dronów. Um, działa A. Najważniejsze działania połączone. Nie może być tak, a my jesteśmy artyleria, my jesteśmy zajebiści, my wiemy wszystko, my se sami poradzimy. Eee, nie czołgi, eee, najlepsze. Nie siły specjalne tylko i wyłącznie. Nie drony, drony, jeszcze raz drony. Nie. Siły połączone, tak? Logistyka, cały system. I system działający od początku do końca. Co bym polecał jeszcze zrobić? Wyciągnąć wnioski z tego, jak wykorzystać ochotników zagranicznych. Jak stworzyć legion, gdyby była taka potrzeba. Gdyby u nas Polska znalazła się w stanie wojny z Rosją, z Białorusią. Czy i jak tworzyć legion międzynarodowy? Jakby ktoś chciał się kiedyś mnie zapytać, to mogę z detalami o, wypowiedzieć swoją opinię e, na ten temat. Musimy się uczyć, wyciągać wnioski e, i nie zakładać, że jeżeli coś działało w Ukrainie, to znaczy, że to tak ma być. E, czasami żołnierze przeżywali pomimo tego, jak działali, a nie dlatego, jak działali, i czasami e, sukcesy odnoszono pomimo tego, jak działano, a nie dlatego, że tak działano. Pytanie, pytanie od młodego człowieka. Czy oficer może w wojsku polskim pełnić funkcję strzelca wyborowego, sapera, nurka i innych specjalizacji? Interesuje mnie, czy oficer dowodzi swoimi podwładnymi, siedząc za biurkiem i komunikując się przez środki łączności, czy, czy jest w centrum wydarzeń, wydając rozkazy, biorąc w nich czynny udział? Czy jest, przepraszam, czy jest w centrum mm. wydarzeń, wydając rozkazy, biorąc w nich. Kurwa, źle jeszcze raz. Czy oficer może w wojsku polskim pełnić funkcję strzelca wyborowego, sapera i innych specjalizacji? Interesuje mnie, czy oficer dowodzi swoimi podwładnymi siedząc za biurka, czy bierze czynny udział. Akcjach. Te... I ta w kontekście mm -hmm. tego, czy po prostu nie lepiej zostać podoficerem. Z tego co wiem, najniższe stanowisko oficerskie, znaczy tak, no w pododziałach e, zmechanizowanych najniższe stanowisko oficerskie to jest dowódca plutonu. E, czyli nie ma funkcji dla oficera, m, tam snajper, nurek i tak dalej. E, w siłach specjalnych to jest bodajże Dowódca grupy specjalnej. Wiadomo, że może być, albo musi być nawet przeszkolonym płetwonurkiem e, i tak dalej, ale to nie, będą, to nie, to, to nie jest jego główna funkcja. Oficer jest dowódcą. Dowódca to nie oznacza, że dowodzisz zabiorka. Wszystko zależy od tego, na jakim szczeblu. E, I do pewnego szczebla bierzesz czynny udział w walce, tak? Ale nawet do zadaniem dowódcy drużyny nie jest. Strzelanie, tylko jest dowodzenie. Tak, on będzie przy okazji strzelał, tak, pewnie będzie brał bezpośredni udział w walce, tak, będzie zabijał i tak dalej. Ale to nie jest jego główna funkcja. Dowódca ma dowodzić. Dowódca Plutonu, um, no, gdybym ja dowodził, ja przy ataku znajduję się z, z, z sekcją szturmową, tak? Jest sekcja wsparcia ogniowego, jest sekcja szturmowa, jest sekcja e, e, rezerwowa. Ja znajdowałbym się zaraz za sekcją szturmową. Jako dowódca plutonu idę bezpośrednio na szturm e, okopów, jeżeli służę w piechocie. Ale zadaniem dowódcy, zadaniem oficera jest dowodzić, a nie... E, Walczyć, co nie oznacza, że nie bierze bezpośredniego udziału w walce. Jeżeli bardziej jakby jesteś zainteresowany tym, żeby y, y, mieć te funkcje y, tam snajpera, y, nurka i tak dalej, to lepiej zostać podoficerem. Zawsze można przejść taką ścieżkę, że zostajesz podoficerem, najpierw żołnierzem, potem podoficerem, a następnie możesz zostać oficerem. No i wszystko jakby... Przejdziesz te wszystkie ścieżki kariery. Pytanie z innej bajki. Najdłużej przeterminowana eska, którą jadł, miała termin? W lipiec 2022, jedzona w listopadzie. Polska. No to świeży. Podeszło. Nie było problemu. Ruskich nie ruszyłem. Przywoziłem jako trofea, ale nie tknąłem tego Jak ocenia pan morale i wyszkolenie kaderowców oraz wagnerowców. Okej. Okay. Ani z kaderowcami, ani z wagnerowcami się nie zetknąłem na froncie. E, mogę wam powiedzieć, jak e, to określali moi koledzy ukraińscy, ci, którzy walczyli przeciwko nim. E, tutaj Mateusz już mówił o, to, o, o tym, e, akcjach pod Soledarem, gdzie Rosjanie na przykład wysyłali e, wagnerowcy, bo, były te dwie grupy. Mięso i, i ta kadra. E, tak? I to mięso szło na szturmy. W nocy z czołówkami na głowach. E, jeden z chłopaków, z których rozmawiałem, z pierwszej Brygady bodajże, e, opowiadał o sytuacji pod Soledarem. 12 ich było. On był kapralem, dowódcą plutonu e, i dowodził obroną tej pozycji. Mieli broń strzelecką, jedno, jedno, jedno PK, jedno RPG. Do tego trzy dni bronili tej pozycji. Po trzech dniach podnieśli drona i policzyli, co znajdowało się przed ich pozycjami. Naliczyli 250 ciał. Po 20 na głowę. E, oni starali się wstrzymywać ogień tak długo, jak to możliwe. Odpowiadać ogniem tylko. Przepraszam z niektórych pozycji, żeby nie zdradzić wszystkich swoich pozycji ogniowych, ale ten nacisk wzrastał, wzrastał i wzrastał do tego momentu, kiedy musieli odpowiadać ze wszystkich pozycji ogniowych. Kiedy Rosjanie rozpoznali bojem, czyli rzucili wystarczająco dużo mięsa na nich, wyszły dwa czołgi koordynowane e, i naprowadzane z drona i zaczęły tłuc po tej ich pozycji, tak żeby oni nie mogli podnieść głowy. I oskrzydlała ich wtedy już ta kadra Wagnerowców mówi, że już ich słyszeli, wychodząc z tej pozycji. Im się udało wyjść, mieli jednego e, ciężko rannego, sześciu rannych, ewakuowali wszystkich, wyszli z tej pozycji. No oddali tą pozycję, ale. Ale jakim kosztem? Z, hmm. z drugiej strony. Z drugiej strony? A Rosjanom to. wiesz, lata i powiewa. Ale ile myślisz, Jakie, ile będą mieli tych. Tych zasobów. 140 ludzkich. milionów. Czyli. Tam... Myślisz, że co, nie nie, Następne nie będą dzieci? Jeszcze mają w cholerę dorosłych. Więc hmm. będą wysyłać chłopaki e, to znowu o, od kogo innego. E, wiesz opowieść. E, a Ja już się nauczyłem rozróżniać opowieści dziwnej treści i opowieści ludzi, którzy rzeczywiście coś zrobili. Postawili deszeka. I PK w obronie bronili bud budynku. Osłonie przechodzili pod nasypem mm, kolejowym i wchodzili na, na otwarty teren. Na otwarty teren. On mówisz, że tam były dwa, dwie warstwy trupów. To tak jak za drugiej wojny. Mm. i do przodu. Tak. Czy patrząc z perspektywy ostatnich lat, Ukraina słusznie postąpiła, pozbywając się broni atomowej. Absolutnie niesłusznie. Gdyby miała tą broń atomową, nikt by jej nie zaatakował. A to, że Ukraina jest ostrzeliwana rakietami KH-55, które oddała Rosji w ramach tego porozumienia, to jest dopiero chichot historii. Czyli trzeba sobie pilnować. Umiesz liczyć na siebie. W takim razie, czy gwarancje bezpieczeństwa ze strony USA są jeszcze coś warte? Jak najbardziej. Zaatakowa... Czy ktoś nas zaatakował? Czy USA jest gwarantem naszego bezpieczeństwa? Jest. NATO? Jest. A zaatakował nas ktoś? No, póki co nie. Więc uważam, że są coś warte. To jest opinia, to nie jest fakt, ale to jest to jest moja opinia. No, bazuje na tym, że nikt nas nie zaatakował. I nawet znaczy, no przez myśli to przechodzi. Rosjanie na pewno mają plany ataku na Polskę. Natomiast, no, biorą pod uwagę to, że tu stoją wojska, wujka sama. I co by im się stało, gdyby się z nimi zetknęli? Tydzień. Nie ma Rosji. Tak myślisz? Jestem tego absolutnie pewny. Hmm. Rosja nie jest w stanie zabezpieczyć swoich lotnisk przed ukraińskimi dronami. Czy myślisz, że oni byliby w stanie zabezpieczyć to przed NATO? No pytanie, czy tam Chińczycy by się nie podłączyli, nie pomogliby, nie? A jaki mieliby interes w pomaganiu Rosji? Może by się przyłączyli do rozbioru? Wzięli sobie no, ale Tam nic nie rośnie, kamienie tylko. Nieważne, a tam jest gaz, ropa. To jest prawda, to jest prawda. A Chińczycy mają technologię w przeciwieństwie do Rosji. Jak przekłada się nabyta wiedza ze służby wojskowej na warunki ukraińskie? Praktyczne wykorzystanie czego brakowało w szkoleniu w kraju, czy by pan coś zmienił w szkoleniu Wojska Polskiego? Hmm, to znaczy tak, no, ja mogę wypowiadać się na temat e, szkolenia do 2007 roku, bo wtedy opuściłem e, Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. E, trochę wiem z tego, co się e, m, aktualnie odbywa, co bym zmienił. Przede wszystkim musimy imitować e, warunki pola walki. E, jedną z takich rzeczy musi być obciążenie. Czyli żołnierz musi biegać w kamizelce, nie musi mieć balistyki na sobie. Może mieć płyty treningowe, tak? Bo jemu nie jest potrzebna balistyka, ale jemu jest potrzebna waga. E, żołnierz musi mieć obciążenie, które imituje amunicję, którą będzie miał na sobie. Tak? E, żołnierz nie może iść do walki z e, czterema magazynkami, tylko musi mieć tych magazynków dużo więcej. E, trzeba imitować e, wagę Innego wyposażenia, które będzie miała sobie. E, zajęcia taktyczne trzeba prowadzić z całym sprzętem, jaki się ma. Nie może być tak, że celowniczy PK wychodzi bez zapasowej lufy i z jedną skrzynką amunicyjną. E, I ta skrzynka amunicyjna nie może być pusta. Nie mówię, że tam muszą być. Czy e... po skrzynce się lufa przygrzeje? Mm, w zależności od tego, jakim ogniem będziesz prowadził, bo jeżeli będziesz prowadził ten ogień e, krótkimi seriami w odpowiedni sposób, to pewnie przez 400 dasz radę przejść, przez 400, czyli to byłyby cztery skrzynki, tak? E, natomiast jeżeli będziesz prowadził ogień długimi seriami albo w zasadzie ogień ciągły, no to zagotujesz lufę w, w, po jednej skrzynce, nie? ale swe zapasowo trzeba ze sobą unosić. E, bo po to jest, e, to jest jedno. E, umiejętność e, prowadzenia e, fire and maneuver, tak, czyli ogień i manewr. Nie ma ruchu bez ognia lub dymu, czyli jak, jak ktoś strzela, ktoś inny się w tym momencie e, przemieszcza. E, tak. E, zapomnijcie o strzelaniu w czasie ruchu. Nie będziesz w stanie. Strzelanie w czasie ruchu odbywa się tylko w, w, w ostatnim skoku na okop. Czy do budynku, i tak dalej. Nie? W innym wypadku jest, są ci, którzy Cię przykrywają ogniem, to w zależności od tego, czy robisz ten manew parami, czy robisz to grupami ogniowymi. Tak? Umiejętność rozbicia, a właściwie już musimy mieć drużyny, które są rozbite strukturalnie na, na, na grupy ogniowe. Tak? Dlatego, że drużyna, no już na takim etapie musi być ogień i, i manewr. E, współdziałanie. Jak najwięcej ćwiczeń, w których współdziałamy w różny, z różnymi rodzajami broni. Czyli, jeżeli to są zajęcia Plutonu, to niech ten Pluton współdziała z Czołgiem. Jeżeli to jest Pluton zmechanizowany, niech on współdziała z Czołgiem, niech on współdziała z działonem e, moździerzy, niech on e, współdziała z e, dronem, i tak dalej, i tak dalej. Na takim szczeblu. Jeżeli to jest kompania, to niech ta kompania współdziała z plutonem czołgów, z plutonem moździerzy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Działania połączone. Jak wygląda nadzór nad sprzętem i jego inwentaryzacją wojennej zawierusze u naszych sąsiadów? Zdrowia życzę i żołnierskiego farta. Dziękuję przede wszystkim. Kwit jest kwit. Wszystko mieliśmy wypisywane. Broń była wpisana w twój e, ten bilet wojenny, e, czyli twoją twój dokument e, tożsamości. E, no, wiadomo, jak szliśmy na, e, na operację e, jakąś bojową, no to bywało się, że brało się e, taką dodatkową broń i tak dalej i tak dalej. E, ale broń była sprawdzana. Co jakiś czas sprawdzaliśmy, czy Żołnierz jest ciągle w posiadaniu tej broni. Broń zdobyczna była legalizowana, czyli wpisywana na stan e, pod oddziału. Kumpel biegał z AK-102 e, zdobycznym. E, także była kontrola nad tym. Nikt nie wpisywał zużycia amunicji. Zużycie amunicji to było: słuchaj, potrzebuje na dzisiaj następne 6000. E, albo tam wiesz, przywieście mi i było. W, i było. Albo przywieście mi dwie, dwie czy trzy skrzynki granatów młodzieżowych. I tak dalej. Czy spotkałeś się na froncie z chińskimi podróbkami z tazy taktycznej KAT? Na froncie nie, ale generalnie w Ukrainie spotkałem się z nimi. No i każda podróbka, no. Nie dawała rady. Czy no trzeba być dobrać? skurwysynem, żeby coś takiego sprzedawać. Bo to jest kwestia życia i śmierci. No, pękają. E, wszystkie te próby drukowania w 3D też się nie udawały i, i też to. Pękało się, łamało, łamały się krępulce, pękały stazy i tak dalej. Tutaj pytający prosi o krótką analizę, w jaki sposób wojsko rosyjskie zaadoptowało się do warunków prowadzenia wojny po początkowych porażkach. E, zakopali się. E, ruski Zakopany jest trudny do, do wykopania z tej ziemi, czyli nauczyli się tego. E, Zaczęli zakłócać drony, więc... i przestali zakłócać siebie. Nie? Chociaż w obronie to nie jest jeszcze taki problem. Jak zakłócają sobie łączność w obronie, to jeszcze sobie jakoś tam dadzą radę. Natomiast no, jak robili to przy podejściach, tam pod kijów, harków, czy, czy na innych kierunkach, no to przeszkadzali sami sobie. Nie? Uczą się. E, tak, dzbany, nie da się ukryć, e, natomiast uczą się i uczą się szybko. E, selekcja naturalna, czyli ci, którzy się nie uczą, giną, ci, którzy się uczą, przeżywają. E, no i będzie to ciężki przeciwnik do tego, żeby wygrać go. Minują wszystko, kurwa. te mają tyle tego i minują wszystko. No i też, e, wiesz, oni nie podpisali konwencji e, ottawskiej. I im jest wszystko jedno, co oni zostawiają za sobą. Ukraina podpisała konwencję odtawską i na przykład nie może wystawiać miny. Eee, nie mówię, że tego nikt nie robi, nie? ale nie można wystawiać miny na odciąg, tylko to ma być mina przeciwpiechotna. Tylko to ma być mina, która będzie detonowana sposobem elektrycznym. Ty masz mieć kontrolę. Bo to nie jest, tak, ludzie, wiesz, kolejne, kolejne mity. No, nam nie wolno używać min przeciwpiechotnych. Nieprawda. My możemy używać miny piechotne, na przykład takie jak Claymore, tak? czy MON50, czy MON100, i, tak, i tak dalej. Tylko ta mina ma być detonowana sposobem elektrycznym, a nie odciągowym. Co najbardziej zaskoczyło Cię w tym konflikcie? Wszystko, bo tak wiesz co, ktoś mi już kiedyś zadał takie pytanie. Miałem kiedyś wywiad z dziennikarką nie, pewnego tygodnika. I ona pytała się, czy, czy, te, czy tego się spodziewałem. Niczego się nie spodziewałem. Nie ma ludzi, którzy przeszli przez taką wojnę. Wiesz, no może Afganistan sowiecki był troszeczkę podobny, może wojna w Czeczeniu była w jakimś tam stopniu podobna, ale później nie było nic takiego. Już o skali nie mówiąc, nie? Więc ja się niczego nie spodziewałem. A co było Wszystko. największym wyzwaniem dla Ciebie od marca 2022? Psychicznie to, to świadomość tego, wiesz, no, siedzenie na tyłach, e, pomimo tego, że ja pracowałem, szkoliłem i tak dalej, i ludzie byli za to wdzięczni, i ja nawet do dzisiaj spotykam swoich, swoich kursantów. E, ostatnio spotkałem jednego, bardzo miło to wspomina. E, to. To był taki, taki duży problem. E... 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 Świadomość, że nie wszyscy, których będziesz wyzwalał, tak naprawdę chcą tego wyzwolenia. Tak zwane żduny. Żduny, o, żduny od rosyjskiego żdać, czyli czekający. Oni czekają, ale nie na nas, tylko na kacapów. Są tacy. E... No na wschodzie szczególnie. No, w zasadzie tylko na wschodzie. Um, A czym przeciwnik stara się wywrzeć największą presję na wojskach ukraińskich? Um, chyba terrorem. Bo, no, bo wiesz, żołnierz na, na froncie, przywyknie do, 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 do warunków, przywyknie do strzałów artyleryjskich i tak dalej. Zresztą Rosjanie już nie są. Ten, ten ostrzał, jakby, to nie jest poziom maja, czerwca, lipca zeszłego roku, tylko jest troszkę większy, tam, większy mniejszy parytet pomiędzy oboma stronami. Ale terror. Ludzie, którzy giną w miastach oddalonych od frontu, w Lwowie, w krzywym rogu bombardowania, wiesz, Odessy, Chersonia, no, obiektów cywilnych. Przepraszam, ja straciłem przyjaciół w Kijowie, w... dwa miesiące temu. W Kijowie? W Kijowie. Po prostu w ich mieszkanie trafiła rakieta. Para. Myślałem, że, już, że ostrzał już nie dotyczy, nie dotyczy dużych miast. Dotyczy. Tak, ludzie chodzą do... No to jest do... tak na, na zasadzie, że sobie, bo tam życie jest i normalnie i nagle bach rakieta, I na, tak? nagle bach i wiesz, przywykasz, nie, nie schodzisz do, do schronu za każdym razem, pewnie powinieneś, sam byłam tam i sam nie schodziłem do schronu, nie, pewnie naś. Pewnie sam, wiesz, ja, przyznam się, robiłem głupoty, no, stawałem przy oknie i obserwowałem, jak ukraińskie myśliwce ganiają rakiety, e, na nad przedmieściami i, i je zestrzeliwują. E, no i nie reagujesz na te, na te alarmy przeciwlotnicze, bo, bo no są codzienne. I. i i do tego przywykasz i nie schodzisz do tej piwnicy, no ale niestety to się wiąże. Czasami nie zdążysz zejść. Nie? Szczególnie w takich miastach przyfrontowych. No, G Charków jest wielkim miastem, ale jest miastem ciągle przyfrontowym. No, od granicy tam jest 40 parę kilometrów, nie? A, to samo na południu, Zaporoże, Dnipro. A jakie masz perspektywy wobec tego konfliktu z punktu widzenia walczącego żołnierza? Mm, nie wiem, już wiesz, bo to, to się pewnie pozmieniało od, od tego czasu, kiedy ostatni raz rozmawialiśmy. E, ja ciągle wierzę w zwycięstwo. E, za zwycięstwo Ukrainy, wiesz, uważam tylko i wyłącznie pełną e, deokupację kraju. Granice z 2014 roku, tak? Powrót do tych, to powrót do granic, które podpisała Rosja. Tak? Tam, gdzie Rosja stwierdziła, jakie są granice Ukrainy. Powrót do tego momentu. To jest pełne zwycięstwo. Ale obawiam się, że może dojść do takiego, wiesz, dziwnego pokoju a, i, i będzie taka koranizacja tej wojny. Jakaś tam, wiesz, strefa zdemilitaryzowana i tak dalej. Ale z, z kacapami to. to to nie będzie działało, no bo będą robili prowokacje. E, tak jak robili to w 2014, wiesz, wjeżdżał, e, wyrzutnia, e, wjeżdżała w szarą strefę, czyli pomiędzy z, e, ukraińskimi a rosyjskimi pozycjami, czy tam. Niech to będą pozycje separatystów, chociaż tam od razu były wojska rosyjskie. I ta wyrzutnia oddawała salwy zarówno na ukraińską, jak i na rosyjską stronę. Ostrzeliwała. I potem i potem kogo ci mieszkańcy winią, tak? No, oni są ostrzeliwani. No, kto ich ostrzeliwuje? No, Ukraińcy przecież, tak? A wiesz, wystarczy ci lekki sentyment, sentyment w stosunku do e, taki prorosyjski. No, Ukraińcy cię ostrzelali, tak? No, kurwa, no, co oni robią? I zaraz będzie w komentarzach, że wymyśliłem, że no, znajdźcie sobie, kurwa, wideo jak żywi e, e, nie, to Motorola strzela. Jak Motorola ostrzeliwuje, stoi w centrum miasta na Donbasie i strzela po cywilnych domach, śmiejąc się, niech się kurwa budzą. No ale to ja bym wrócił jeszcze do tej, o tych, co to już też wypłynęło, nie? Jak mm. oni własne budynki wyburzali i co ich tam trzasnęli, zganiali na żeby tą wojnę rozpętać, nie? To Ruscy to... są zdolni do takich rzeczy, nie? A najgorsze jest to, że ten naród to kupuje też, nie? No? Przez tą propagandę. Nie wiesz, no masz, masz ludzi, którzy, którzy próbują coś z tym zrobić. Masz e, takich ludzi jak Anna Politkowska. E, nie ma już jej. Nie ma. Ile lat służył w wojsku i co skłoniło go do odejścia? 10. I to był taki moment, kiedy. O, no, to już prywatne sprawy, no ale. E, i Moja kariera stanęła trochę w takim miejscu, gdzie nie bardzo wiedziałem, jak ona może się ruszyć, w tą czy w tą stronę. E, jednostki były więc wojskowe wiesz, raczej znikały, niż się pojawiały, e, a ty nie jakbyś, to, co teraz. A jakbyś teraz wrócił, to ty jeszcze sobie załapiesz na tą starą emeryturę, czy? Z tego, co wiem, tak. Ja jeszcze był ja, wiesz, na takich jak jakich wstąpiłem, nie? Czyli liczysz, liczą się te, tak, te, te wszystkie lata. Tak, te wszystkie lata, to moja wysługa wiesz, nie, nie przepada. Ehm... To kiedy będziesz ten Krakowie już na stałe? <noise> Mówię ci, ja wolałbym bardziej. Mamy tutaj szkołę drugiej magistra. Dr, druga lubelska brygada. Bardziej mi podchodzi. A tu będziesz, będziesz naszym analizatorem, cię pod ręką. To z Lubię daleko? Droga jest kiewska. Nie, się. No, to... Do przeżycia. Czy żołnierze wyjeżdżający walczyć na Ukrainie, dostają za to pieniądze? Tak, jest. I to znaczy. Moment, jeżeli jesteś członkiem żołnierzem legionu, to masz normalnie zapłatę, jeżeli podpisałeś kontrakt. Jeżeli po, przyłączyłeś się do batalionów e, takich wolonterskich, nie wiem. W, kurde, pakuje mi polskie słowo odpowiedniego. E, tak ochotniczych. No, ochotniczych. Tak. Tak, tak, to jest jak się, i tak. I to wtedy nie płacą. I za swoje. Nie? A żyć trzeba. A żyć trzeba. Sprzęt trzeba kupić. Pytanie. Hmm. Pytanie od Homo Sowieticus. <noise> Dlaczego służy innemu mocarstwu, czyli USA, i czy nie ma poczucia zdrady Polski? Tak. Ha. Jestem zdrajcą. Możesz, ty, o, Wiecie, możesz to, klip, zrobić klipa takiego, wiesz, no, ma, masz, masz materiał na szorta, jak to ja zdradziłem Polskę, służąc mocarstwu USA. No no, no jak z takim gościem gadać? No. Znaczy, wiesz, no, ja, bym był, żebyś, ja też bym chciał, żebyśmy byli mocarstwem jako Polska, ale no. jesteśmy po prostu za małym krajem, chyba, żeby Ja tak służę, się. uważam, że służę polskiej racji stanu. Obrona Ukrainy jest w polskiej racji stanu. Moja babcia ma 101 lat. Ja nie dopuszczę do tego, żeby ją, kurwa, jeszcze raz wyzwalali. Bo już to robili raz w 1944, wywożąc połowę e, mężczyzn na Syberię z, z tej wioski. Wyzwolenie. Tak. A później 80 lat dobrobytu w Polskiej Mirze. To tak przypominam też. I nie dopuszczę do tego, żeby w Polsce na swoje możliwości, żeby do, do, doszło do tego, jak się przeszło przez jedną wioskę frontową, to się wszystko zmienia. Tam gdzie nic nie zostało, nic. Jak powinna wyglądać polska armia w którym kierunku powinna iść po doświadczeniach wojnie na Ukrainie? Wod. Jak powinna mm -hmm. wyglądać na przykład szkolenie w To Toś tak. Jak powinna wyglądać polska armia? No, to nie jest pytanie chyba do mnie. No, yy. Ja byłem połącznikiem. A ty masz wiadomość na przykład z Polskiego Wojska, że jest ta wymiana doświadczeń, są też szkolenia, jest. że jest, jest wyciąganie wniosków. Jest. Sam takie wnioski. Te, sam takie mm, doświadczenia dostarczałem. Dzieliłem się takimi... Jak... Ale przekłada się to na, że tam finalnie to szkolenie się zmienia Ej, i tak dalej? Nie, wiesz, no nie będę siedział w, dalej jest w sztabie tam... brygady i, i mówił, że, wiesz, i sprawdził. no kurwa, czemu się jeszcze nie szkolicie, tak jak ja powiedziałem, nie? To, to nie tak. Ja przedstawiam to, co wiem i jestem przekonany, że ci ludzie z tego korzystają, bo znam tych ludzi. Jak powinno wyglądać? Musimy mieć działające systemy. Czyli musi działać ta logistyka, musi być to zgrane. E, jeszcze raz, no ja jestem naprawdę wielkim fanem e, szkolenia brytyjskiego. Nie? E, co na przykład można e, zmienić e, w szkoleniu? Znaczy, zmienić. Nie wiem, czy to trzeba zmieniać, bo nie znam na przykład o, o, obecnego programu strzelań. Nie? Ale w brytyjskiej armii. Żołnierza się uczy, że są, jest ogień szybki, jest ogień metodyczny, jest tam. E, jaki to jest metodyczny? Metodyczny to jest jeden strzał na 6 sekund. Tak? Jaki, Czyli, jest, jaki jest cel takiego strzału, e, strzału? Wyliczono, że strzelając, jeżeli sekcja strzela w ten sposób, to przeciwnik nie jest w stanie odpowiedzieć ogniem generalnie zasada ognia metodycznego, to jest przyduszenie przeciwnika tak, żeby nie był w stanie odpowiedzieć ogniem lub ruszyć się z pozycji. Czyli nie może się wycofać, nie może atakować i tak dalej. Nie? I jedno ze strzelań, które na przykład oni prowadzą, to jest strzelanie, w którym żołnierzowi cel pokazuje się pięciokrotnie na 4 sekundy. Czyli razem z położeniem i wstaniem tego celu, on ma 6 sekund na oddanie każdego strzału. Żołnierz się uczy nie dość, że uczy się strzelać do celu, który mu się pojawia, to jeszcze uczy się prowadzić metodyczny ogień. Tak? Ja tłumaczę to jest dosłownie, tłumaczenie, nie wiem, czy to jest dobre tłumaczenie. E Drugim strzelaniem jest strzelanie, w którym żołnierz, na przykład, cel mu pojawia się raz na 12 sekund i żołnierz ma oddać strzał z pozycji stojąc, zmienić pozycję na dowolną z kolana, e klęczącą e bądź leżącą i oddać kolejne 4 strzały. 12 sekund, a ogień szybki to jest jeden strzał na, na dwie sekundy. I w tych 12 sekundach żołnierz musi oddać 5 strzałów. Prawda? Tak? Czyli mamy działający system. Taktycznie uczymy żołnierza, że ma szybki ogień, ogień metodyczny. Tak. Pokazujemy mu cele, które uczą go strzelania szybko, i uczą go strzelania metodycznego. Tak. Takie rzeczy muszą działać w naszym, w, w naszym wojsku. Nie, nie wiem, czy one są. Nie znam programu strzelań, więc się nie wypowiem w tej chwili. Ale to musimy między innymi e, umieć robić. A jak tak. zostaniesz polskim żołnierzem, mhm. to będziesz to robił? Będziesz to forsował? Jeżeli mam e, dowolność pewną na przeszkoleniu strzeleckim, to jak najbardziej będę uczył żołnierzy e, prowadzenia takich typów ognia. Czy sytuacja na Ukrainie jest taka, jaką opisują ją media? Które i kiedy? Najbardziej. Nasze. Naj, najbardziej. E, I tu nie wchodzę, żeby nie było, że zaraz że wchodzę komuś w D, dlatego że powiedział coś miłego na mój temat, ale tak. E, Mateusz Zachowski jest bardzo wiarygodnym dziennikarzem i to, jak on przedstawia sytuację tam, jest naprawdę tak, jak sytuacja wygląda. Tak? Eee, wszelkie te wiesz. no... A co właśnie myślisz o tych wszystkich, jak weryfikować tych wszystkich TikTokowych żołnierzy. Co tam wiesz. Jak, znaczy, no wie, Jak ja się zweryfikowałem przeciw, e, przed tobą, tak? Pokazałem ci film e, z metadanymi e, i tak, wiesz. ale ty tu masz wiesz kawał historii, za ciebie tam jeszcze żołnierze w czynnej służbie on, też oni lokowali, no, lobowali, no, Pawełek, Pawełek, wiesz, no no dobra, no to widzisz, no to no, ja też nie, mam gdzieś, nie no a szczęście, że mam mm -hmm. gdzieś tam tych chłopaków, którzy jeszcze w tej służbie są, i można czasami przedzwonić, dopytać siebie, żeby się nie wpakować. No to jest jedyny sposób, rzeczy, że, ale i tak, wiesz, no nie unikniesz, mm -hmm. nie. Słuchaj, no... Ja lubię generalnie, wiesz, no, nawet czasami byli to też ludzie, z, z którymi się mm -hmm. nie do końca zgadzam, ale uważam, że warto rozmawiać, mm -hmm. że warto wysłuchać. Z każdym warto rozmawiać. Może mnie przekona, albo zmieni mój jakiś mm -hmm. stan wiedzy i tak dalej, bo najgorsze jest niewyciąganie wniosków, mm -hmm. nie? Z rozmów i w ogóle z tego, co się dzieje, nie? Powiem ci tak, no mnie też nabrali goście, którzy konfabulowali, eee, ale jak mi się... Za... bo... Ja generalnie jestem takim. Mam, mam raczej dobre podejście do ludzi i nie szukam dziury w całym. Ale jak goś gadał, gadał, gadał i nic mi się nie składało do kupy, nie? Jeżeli on twierdzi, że on jest żołnierzem z takim a takim doświadczeniem, a używa stwierdzenia, że a mamy francuskie NLO i mamy tam jakieś inne NLO i facet używa e, określenia NLO na każdy granatnik przeciw, przeciwpancerny tak? No to coś jest nie tak, nie? Bo Enlo to jest Enlo, tak? To jest granatnik produkowany, produkowany przez Boforsa, szwedzko-brytyjski. Eee, to, to jest specyficzna broń, konkretna. Nie? Więc jak ty się tak wypowiadasz, no to gówno wiesz na temat e, e, wojska, nie? Jeżeli twierdzi ktoś, że on służył e, w ramach e, w jakichś tam polskich działań na to Białorusi. i z rozmowy po prostu tak. to wyciągasz. No ale to z drugiej strony musi być ty, taki facet jak ty. Z doświadczeniem w wojsku, z nasi na sprzęcie, no, ale z nasi to, na broni. Słuchaj, no ty też potrafiłbyś wyciągnąć w pewne wnioski. No jeżeli facet ci mówi, że on prowadził działania jakieś tam na Białorusi, tak? Czy w Białorusi, a nie mówi po rosyjsku, no to. no i idź stąd, i skoczowino, bo pierdolisz. Ale w kontrze mogę też powiedzieć, że no jak jesteś w legionie międzynarodowym, mm -hmm. nie gadasz po ukraińsku, a walczysz tam, no to. Widzisz, na wszystko można no zrobić. Tak, no, do do, do każdej, jak to powiedział Kuźni, mm -hmm. jeden gość można zrobić ideologię. No. Tak. No, 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 słuchaj. To jest ciężkie dzisiaj. Nie? Trzeba próbować weryfikować i tyle. No. No. Bez wątpienia Ukraińcy propagandowo na Zachodzie wygrywają tę walkę. Trudno, Trudno byłoby to przegrać. Wiesz? Dlatego, że naprawdę nie się, o, o, Jest ukraińska propaganda. I owszem, wojna informacyjna jest jedną ze sposobów walki i muszą w ten sposób walczyć, bo inaczej przegraliby wojnę w ogóle. Natomiast e, oni się nie muszą starać. No to Ruscy nami pokazują, że że wystarczy to pokazać. No słuchaj, żeby zniszczyć mit rosyjskiej armii, to naprawdę trzeba słuchać tylko rosyjskich... Mm, oficjalnych wiadomości. Bo tylko mityngi Konoszenkowa wystarczą na to, żeby zrobić, no, wy jesteście pojebani. Jak dużo Polaków jest w międzynarodowym Legionie? Ja myślę, że w ogóle w Ukrainie jest 50-60 ludzi, maks. Mało. M mi, a, tak. Ja wiem, czy to mało, czy to dużo. A co powoduje w ogóle, bo też dużo ludzi... Y mówi, że tam pomoc i tak dalej, ale mm. na pewno są faceci, mm -hmm. którzy po prostu lubią wojaczkę, nawet kosztem życia i czy tam, wiesz, uszczerbku na zdrowiu dość poważnego. Może są, no to nie jest, jakby nie, nie jest to moje Czy takich? Że lubią po prostu sobie jechać ponaparzać, albo lubią ten stan, bo nie wiem, to jest chęć jakiegoś sprawdzenia się. No bo to, to wiesz, nie, no, tak wie, jak mówiliśmy o pieniądzach. Jeżeli, jeżeli powiedziałbym tak, to powiedziałbym tak o jednym, e, młody chłopak, e, natomiast e, on też jest w to zaangażowany emocjonalnie, to nie, jest, to nie jest kwestia, wiesz, szukania przygody i tak dalej. Poszukiwacie przygód, do pierwsza, byli do pierwszych rozstrzałów artyleryjskich. Jak dostaniesz pakiecik z gradów, to ci szybko przejdzie. To się kończy chęć nagrywania tak. toczka. To będziemy wyłagadzać tematykę. <laughs> i Przyjdziemy do rycerskich spraw, treningów Dawaj. i tak dalej. Bo tutaj ktoś pyta, czy znasz jakieś bractwo na Śląsku, które byś polecił? RKS Silesia jest na Śląsku. Chyba KS Ryce Rycerz. Oni generalnie są tam, Centralna Polska, Kraków też. Eee, ale KS Rycerz jeszcze chyba po całości. Eee, to RKS Silesia, jest Benzin, jest Bractwo Rycerskie w Benzinie. Nie wiem czy oni mają klub taki pełnokontaktowy jeszcze, bo kiedyś walczyli, eee, no ale z nimi. Z, trzeba się kontaktować z Polską Ligą Wal, Walk rycerskich. I oni, I oni podpowiedzą. Można ich znaleźć na Facebooku. Ty kompletnie już odpuściłeś? Czy jeszcze śledzisz, zajmujesz się. Śledzę i marzy mi się powrót. Śledzę, śledzę, marzy mi się powrót. Przepuściłem Mistrzostwa Świata w, ten, w, w Pradze. Chłopaki zajęli drugie miejsce. Szkoda, że mnie tam nie było. Szkoda mi tego. Szkoda. No ale myślisz, że Można? jeszcze wrócisz do tego? Mam nadzieję, że wojna się skończy na tyle szybko, że nie będę za stary. A miałeś jakieś kontuzje w związku z walkami rycerskimi? No, byłem mocno poobijany. Nie, jakiejś poważnej kontuzji nie miałem, ale poobijany także ledwo, już mogłem się przewrócić z boku na bok. Miałem. A ja... jaka była najgorsza kontuzja, jakiej byłeś świadkiem na turnieju rycerskim? <laughs> E, mo chyba najbardziej widowiskowo. Tam b, b, kontuzji kola e, Ale co za Więzadła? Ta. Złamania. Czy z, w, w, więzadła? W, więzadła. E, złamane ręce, e, odcięty palec. No młotek po prostu ktoś zacisnął palce na tym na, e, na. trzonku i dostał uderzenie. No nie widać było tego, ale później się okazało, że miał odcięty palec. E, Przyżyli. Na, na taka najbardziej widowiskowa kontuzja chyba walczyliśmy z reprezentacją Izraela w Pradze. Izrael ja, ma swoją reprezentację. Oczywiście. Jeden. Z naj, z z najsłynniejszych, z jeden z najsłynniejszych zawodników i. i e, Super gość. Jeździ po całym świecie i walczy non-stop. Misza Margulis, pozdrawiam. Ciągnie ten, ten, ten wózek. Izrael generalnie zawsze miał koszmaleńką reprezentację, ale na Mistrzostwach Świata, w, kiedy było 21 na 21, można było robić koalicję i tam było wiele nacji. Tam był Izrael, Finlandia, chyba Łotwa. Na polega robienie koalicji? No, zbierasz się z innymi ekipami i wy występujesz pod jedną flagą. Go. Czyli myśmy na przykład. To ile, tak... ile taka koalicja może zebrać rycerzy? W 410 No tam sporo zebrała. Się. Myśmy na przykład, jak występowaliśmy jako Wielka Brytania w 30, no to braliśmy ze sobą Białorusinów, e, czasami też Izrael. E, I kogo jeszcze? I chyba Łotwa wtedy? I to była. jest taka ekipa, na ek kilka ekip na kilka ekip? No, czy, znaczy, wtedy wiesz, występujesz jako jedna ekipa, tak, bo to myśmy występowali pod flagą brytyjską eee, i możesz walczyć też przeciwko jakiejś tam koalicji, na przykład Polacy z Czechami robili taką koalicję, eee, a duże ekipy, takie jak Ukraina, Rosja, Stany Zjednoczone, występowały same. To jaka była ta kontuzja? Eee, ja siedziałem już na podłodze, eee, bo, bo byłem przewrócony i patrzę kątem oka, a mój kumpel tak przechodzi za moimi plecami i idzie e, z toporem, idzie pod e, żanki i słyszę takie jebnięcie, tak jak dosłownie, jak to brzmiało jakby autobus coś pierdolnął, nie? Ja się odwracam, koleś klęczy na ziemi i krew tryska z tego hełmu, po prostu tam strumieniami w piach e, e, się wlewa, nie? Co się okazało? Gość jakoś podniósł głowę w ten sposób i dostał tym toporem prosto w hełm, hełm był źle wszyty, i e, stale, po prostu z hełmu, e, kant hełmu, rozciął mu łuk burwowy a wiesz jak to krwawi, nie? I to waliło strumieniami z tego. Ale to no, naprawdę brzmiało jak, e, e, jak zderzenie autobusu z czymś i kumpel tak, kurwa, zabiłem. Ale wszystko było w porządku, gość został podszywany. E, dalej są wiesz, dobrymi kumplami. Wszystko, wszystko było git. Szacunek i, i mm, naprawdę szacunek wśród tych, tych rycerzy jest wielki. No jednych nie szanujemy. Których? Kacapów. O kogo? Oni jeszcze ma, mają tą swoją drużynę. A, u siebie tam Serbowie i Argentyjczycy do nich tam dojeżdżają. Niech się tam w tym swoim kociołku, Niech zdechną... zawiązali sobie koalicję. A niech zdechną i skisną. Czyli nie zmienia się nic od czasów rycerskości. <gry> A jaka jest twoja ulubiona broń w turniejach rycerskich? Topór jednoręczny. To jest ten, co tu kiedyś mówiłeś, poza tym. Ta, tak, miałem taki. Był zgodny z przepisami, bo nie było maksymalnej grubości. Nie, no. Mamy tutaj ten topór gdzieś. A ty gdzieś miałeś tu mamy, wbity. To, tu mamy taki mały. A to to mój był dużo dłuższy. Ja mam taki poważniejszy. O, czekaj, pokażemy od razu. To nieco krótszy. Idziemy. No. no ale co? To było gdzieś takiej. Ja, jak wygląda ten twój topór? Takiej długości mniej więcej. Jak dotąd, jak tu trzymam. E, krótszy. E, no jakby. To, no i teraz bo, no dobra, jakby mam... to tak ściąć tutaj, to on był gdzieś mniej więcej takiej, takiej e, szerokości. No i to wchodziło, wchodziło dobrze. No Przy czymś takim to przecież można zabić. No nie, no bo to jest no tempo no broń. No i teraz na przykład masz tu ten... Wykrojnik na oczy. No. No i dostajesz takim czymś tutaj jak. Masz takie. Zwykle są pomalowane na czarno. To znaczy tak, w otwór w takim hełmie, oprócz tej tak zwanej, to się polska krata albo Wolfryb nazywa, czyli Wilcze żebra. Tam. Wolfry? Wolfryb. Wolf. Rib. wolf, rib. No. wolf rib. Praktycznie u nas wszyscy w tym biegali. Nie, nie no. No nikt nie zginął. No, może i można zabić, ale nikt nie zginął. No to co? Nie rozumiem tego. Ile osób, ile osób zmarło podczas maratonów? No ale ile osób startuje w no, maratonach? Ale czekaj, zmarły czy nie? No pewnie. No. Ludzie po... No, zmarli w tym. w wyścigach kolarskich? Ludzie zginęli w wyścigach Formuły 1? A gwarantuje, że rycerzy jest dużo więcej niż kierowcy Formuły 1. I nie zginął nikt, tak? I nie zginął nikt. Jeszcze. Ktoś chce zabronić Formuły 1? Nie. No to Won od naszego sportu. To jeszcze jest jedno pytanie. Uh -huh. Skąd nazwa White Company? Nazwa White Company. To chyba było w pierwszej części. Nie, w drugiej to, to tłumaczyłem, ale już, już tłumaczę. Z wojny stuletniej. Była angielska kompania najemnicza dowodzona przez Sir John Hawkuda i spodobały nam się ten jego herb biały z takim czarnym czerwonem, chewronem i muszlami. Zrobiliśmy z tego no, ten, na, na, nasze tuniki. Nasze tuniki są z jednej strony białe, druga strona ma takie czarne pasy e, na, 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 na białym tle. I tak. To była kompania najemnicza. E, nazywała się White Company ze względu na wypolerowane na połysk e, na pierśniki. E, I my, jako Polacy, Słowak, e, tam Nowozelandczyk w Wielkiej Brytanii. E, a jest w tej, tej drużynie White Company mm -hmm. jakiś czarnoskóry? Zawodnik? E, nie było, ale w, w, w Stanach Zjednoczonych, we Francji e, tak byli. I są. Byli, są. Uwierz mi, że tam jest naprawdę otwartość i, i nikt nigdy e, z tych, którzy walczyli, nie jakby. Nie powiązał White Company z y, jakimiś tam, wiesz, rasistowskimi podtekstami i tak dalej. A jak powiązał, to chuj mu wkrzyż. No i na sam koniec musiałeś powiedzieć. Przepraszam, no. Coś to co będziemy musieli ciąć. Nie no, żartuję, nie będziemy nic ciąć. No. To ten, to niech idzie za ruskim krążownikiem. Przebrnęliśmy. Jakoś wyszło. Super rozmowa. Dziękuję serdecznie. Dziękuję za zaproszenie, naprawdę. No mam nadzieję, Bardzo że, miło. że w końcu się przeprowadzisz do Krakowa, założysz tutaj drużynę rycerstwa. Nie no, ci mówię, że ja już. Alubelszczyznę. Najpierw musisz tu odsłużyć pańszczyznę, a później wrócisz <laughs> sobie tam na swoje tereny. No, coś. Będzie, coś będzie z tego. Daj Boże. Najpierw niech się mówi. wojna skończy. To niech się wojna skończy, bądźmy zdro w zdrowiu. Życzę zdrowia, szczęścia, Dziękuję pomyślności bardzo. i spokoju. Dziękuję bardzo. Ukraina parę morze. Dziękuję za rozmowę. Moim waszym gościem, Paweł Kurzak. Dzięki serdeczne. Do widzenia.